ta kobieta jest w sposób taki troszeczkę niecodzienny, niekonwencjonalny. Znacie mnie z innej scenerii, znacie mnie z innego troszeczkę środowiska, znacie mnie przeważnie z lasu, z Orwibalu, znacie mnie z koni. Słuchajcie, przede wszystkim znacie mnie z Lizy. Teraz taka niespodzianka i szok dla wielu osób będzie właśnie to, co zaczynamy z Grześkiem od września. Za chwileczkę Marku przedstawię mojego kolegę, z którym się znamy bardzo wiele lat. Zaczynaliśmy od różnych stylów walki, każdy z nas przewinął się przez różne sale, przez różne ringi, przez różne doświadczenia, jednak wracamy z powrotem do korzeni. Wracamy do tego, co robiliśmy, zaczynaliśmy w sumie 30 lat temu. Chciałem Was zachęcić i zaprosić właśnie do nas na salę treningową. Dlaczego? Przeważnie się mnie pytacie, no jest sytuacja taka jak jest, pokazuję Wam jak przetrwać w terenie. Pytacie się, co robić, a no zacząć właśnie trenować. To macie do dyspozycji ze mną właśnie konie, macie do dyspozycji ze mną strumilba, macie do dyspozycji ze mną strzelnicę. Do tego dochodzi jeszcze właśnie dyscyplina i nauka sztuki walki. Oddaję głos Grzegorzowi Chałubińskiemu, który powie, co będziemy robili, gdzie, jak i od kiedy. Witam serdecznie, Grzegorz Chałubiński. Jestem trenerem i instruktorem sportu walki. Posiadam aktualnie trzeci dan karate Shotokan. I co będziemy robić? Darka bardzo dobrze znam od wielu, wielu lat. Wpadliśmy na pomysł, żeby pracować na bazie technik karate zaczerpniętych ze starych, twardych stylów karate, Kyokushin, Oyama karate. Z tych stylów wyewoluował Shidokan i jako jedna z, powiedzmy, z bardziej ekstremalnych, jedna z bardziej skutecznych sztuk walki. Chcemy Wam ją zaprezentować, będziemy chcieli Was pouczyć i na zasadzie troszeczkę starych technik, na zasadzie też wplatania technik innych, nowych. To czyli całą taką, powiedzmy, otoczkę, z którą jest związany Shidokan. Będziemy pracować na zasadzie starego systemu karate z odpowiednią etykietą, z odpowiednim nastawieniem psychicznym, z odpowiednią dyscypliną, taka jak powinna być, taka jak była kiedyś, jak myśmy zaczynali z Darkiem 25-30 lat temu. Dlatego tutaj taki mój apel jeszcze do Was, szczególnie 40-50 lat. Zamiast siedzieć z browarem właśnie w domu i starzeć się, zapraszamy do nas na salę. Wyciągnę Was w teren, wielu z Was już z tego korzysta, ale na przykład tak jak w Łodzi to zaczynamy. Sekcję na pewno otworzymy w Bydgoszczy i też powstanie sekcja w Łodzi, ale to jest kwestia czasu. Na razie zapraszam do Łodzi, zajęcia będą odbywały się we wtorki i w czwartek, tak? Tak, na razie tak. Tak zobaczymy, jeżeli się dobrze rozwinie nasza współpraca, jeżeli będziemy mieć dobrze informującą sekcję, myślę, że dołączymy do tego trzeci tydzień. Także jeszcze raz, gorąco serdecznie zapraszam, wszelkie informacje będą dostępne u mnie na stronie, jak i u czego, że teraz podaj adres strony. www.shidokan.pl to jest nasza klubowa strona, ewentualnie UKS Shidokan Łódź na Facebooku i ewentualnie mój profil na Facebooku Grzegorz Chałubiński. Także serdecznie, gorąco Was zapraszam, mam nadzieję, że niedługo się spotkamy. Na pewno będzie zimowy powóz, jeżeli będziemy organizowali. To na pewno Lizę zrobimy sobie na starych zasadach, prawda? Bieganie na bosaka po lesie. Słuchajcie, jeszcze tutaj chcę powiedzieć jeszcze kilka słów na temat, jak będzie wyglądał trening. Wracamy do tego, tak jak Grzegorz powiedział, czy do tego, co było 30 lat temu. Morderczy trening, ciężki trening, ale okraszony właśnie etykietą i przede wszystkim dyscypliną. Nie to, co na niektórych salach się dzieje, jesteście sami świadkami, jesteście niejednokrotnie po prostu rozczarowani tym, co się dzieje na salach. Nie ma u nas ukrytych opłat, nie ma jakichś tam dodatkowych kosztów, nie ma jakichś tam federacji, które trzeba utrzymywać. Po prostu przychodzicie, trenujecie. Proste, jasne i klarowne zasady. Proste, twarde karate, na których bazie myśmy się wychowali, na których bazie nauczyliśmy się, myśmy wyewoluowali też inne systemy walki, ale wracamy do korzeni. Chcemy po prostu popracować nad tym, co było kiedyś i to, co było kiedyś dobre. No to będziemy reklamować. Przyjdziecie, zobaczycie. Troszeczkę pompu, trochę krwi. Dużo pompek, dużo brzuchów, dużo na kościach. Dokładnie. Jak ktoś czasem pasem dostanie, to się nie popłaci, to są u nas nie problem. Dokładnie.